Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło we wtorek Chorwację. Wstrząs był odczuwalny m.in. w Budapeszcie i Wiedniu, a co ciekawe, jego zapis został odnotowany także w Raciborskiej Stacji Sejsmologicznej. Mający swoją siedzibę w raciborskiej dzielnicy Ocice, Instytut Polskiej Akademii Nauk zajmujący się sejsmologią, czyli działem geofizyki, który odpowiada za badanie rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi, zarejestrował mocny wstrząs, który miał miejsce 29 grudnia w Chorwacji. Jest to bardzo silny sygnał, który przekracza kilkaset razy normalny szum, jaki tutaj jest na miejscu. No i ponieważ to trzęsienie było stosunkowo blisko nas, bo około 550 km zaledwie, to tego typu trzęsienie już bardzo wyraźnie się zapisuje. Nawet gdyby były jakieś starsze przyrządy o niewielkich powiększeniach, też to jest, są w stanie zapisać takie trzęsienie. Chorwacki wstrząs szacowany jest na wartość o magnitudzie 6,4. Wiadomo jednak, że główny wstrząs poprzedziły także mniejsze fale sejsmiczne. To była jakaś seria, to znaczy, że były dwa wstrząsy wcześniej, około tam niecałe dwie doby wcześniej. I teraz mamy ten główny wstrząs i po nim już jest bardzo wiele wstrząsów następczych, które powiedzmy u nas się słabo rejestrują już, bo one tam mają od 3 do 4 magnitudę, ale w tym rejonie epicentralnym, gdzie największe są zniszczenia, takie wstrząsy jeszcze mogą być szkodliwe, bo ponieważ jeszcze dodatkowo te miejsca, gdzie na przykład budynki były naruszone tym głównym wstrząsem, mogą jeszcze prowadzić do różnego rodzaju zniszczeń dodatkowych. Mogą tam się pojawiać tego typu rzeczy, że jeszcze obsuwają się jakieś tam części z budynków, prawda, coś spada. Także to wtedy jest zagrożeniem znowu dla ludzi ratujących w tamtym rejonie zasypanych. Choć wstrząsy występujące w krajach bałkańskich nie są dla sejsmologów zaskoczeniem, to niestety nie są oni w stanie przewidzieć kolejnych fal. Niestety na razie jesteśmy na takim etapie, chociaż jest bardzo dużo stacji sejsmicznych, ale te badania nie przynoszą jeszcze takich rezultatów, żeby na przykład można było powiedzieć, jak ta sekwencja wstrząsów będzie wyglądać, prawda? To zawsze jest pewnego typu niespodzianka i trzeba się z tym liczyć, że mogą być wstrząsy jeszcze dodatkowo w dłuższym okresie czasu nawet. A może to być seria taka, która się kończy. Raciborska Stacja Sejsmologiczna praktycznie każdego dnia odnotowuje wstrząsy różnej wielkości i z różnych stron świata. Rzadko bywa tak, żeby w ogóle nie było jakiegoś zjawiska, które gdzieś tam na świecie wystąpi. No najczęściej są to wstrząsy górnicze. Najbliższe tutaj nas miejsca no to są kopalnie tu koło Rybnika i później Górny Śląsk i kopalnie miedzi koło Legnicy. Lubin tam, Polkowice, ale wszystkie silniejsze wstrząsy, na przykład tej wielkości wstrząs jak ten chorwacki, on by dał ślad nawet gdyby był gdzieś bardzo daleko. Gdziekolwiek na Ziemi taki wstrząs się wydarzy, a jeszcze są większe wstrząsy, bo maksimum tego co mamy, no to są te wielkości, powiedzmy sumatrzański wstrząs 2004 roku i japoński z 2011. To mają wielkość powyżej 9, czy około 9. Bałkany są aktywne sejsmicznie, a ostatni tak duży wstrząs zanotowano w listopadzie 2019 roku w Albanii. W jego wyniku życie straciło ponad 50 osób.